Szczęść Boże, posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi falusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali Go, czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A On im rzekł, istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma On wiele wycierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię Wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z Nim tak, jak chcieli, jak o Nim jest napisane. W Ewangelii usłyszeliśmy słowa, że uczniowie na górze przemienienia byli przestraszeni. Nie wiedział Piotr, co powiedzieć, bo on i pozostali byli ogarnięci bojaźnią. Ten strach z góry przemienienia to jest ich strach, który mają w sobie. Przeżywają lęk. A dokładnie zaczynają się bać wtedy, kiedy Jezus wskazał na cel ich drogi do Jerozolimy. Oto idziemy, aby Syn Człowieczy został wydany w ręce tych, którzy Go skażą na śmierć. On umrze, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Od tego momentu uczniów coraz bardziej ogarnia strach, niepokój, panika, przerażenie. Wydarzenie, o którym słyszeliśmy przed chwilą, wpisuje się w tą pierwszą zapowiedź męki, śmierci, zmartwychwstania, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Uczniowie boją się i dlatego Jezus zaprasza ich, aby wysłuchali do końca orędzia, które im głosi, aby zobaczyli, że u kresu drogi jest chwała. Ale jak się okazuje, czytamy dalej Ewangelię Marka, to przemienienie na górze, to objawienie się chwały Jezusa ostatecznie nie zmienia uczniów, nie wyzwala ich z lęku, bo lęk, strach, niepokój uczniów Jezusa wynika z ich słabej wiary. Nie mają w sobie wiary. Już długi czas są z Jezusem, a jednak ciągle się boją, dlatego że nie mają wiary. I to jest nasze doświadczenie. Jesteśmy już długo z Jezusem, ale często przekonujemy się, jak bardzo brakuje nam wiary, jak trudne sytuacje, coś nie po naszej myśli sprawia, że się gubimy, że wpadamy w panikę, w przerażenie. Słaba jest nasza wiara. Dlatego potrzebujemy słuchać Jezusa, bo to nie cudowne wydarzenie, jak to z góry sprawiło, że uczniowie uwierzą w Jezusa. Cuda nie sprawiają same z siebie w nas wiary. Można być świadkiem wielu cudów, spektakularnych wydarzeń, a jednak nie znaleźć w sobie wiary, nie przeżyć wiary. Tym, co jest nam naprawdę potrzebne, są słowa, jest przyjęcie zaproszenia, które wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Wiara nie rodzi się z patrzenia na cudowne wydarzenia, ale wiara rodzi się ze słuchania Jezusa, ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w chwilach trudnych, w których gubimy się i gubi się nasza wiara, wracali do Słowa. W Słowie szukali tego, co może nam na nowo przywrócić wiarę, ożywić w nas wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania. Nasze codzienne słuchania Słowa Bożego pomaga nam codziennie na nowo uwierzyć w Jezusa. Wiara w moc Słowa, w prawdziwość Słowa, w to, że Słowo jest w stanie wyprowadzić nas z lęku, oznacza, że to jest najważniejsze dzieło, które mamy do spełnienia.
Piotr, zdezorientowany tym, w czym uczestniczy na górze, mówi: rozbijemy trzy namioty, zrobimy coś praktycznego, konkretnego. Czasami możemy ulegać takiej pokusie, że w naszym życiu chrześcijańskim najważniejsze są jakieś dzieła, działania, które moglibyśmy dla Jezusa zrobić. Ewidentnie wynika z naszej Ewangelii, że zupełnie nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby coś robić, rozbijać namioty, organizować, ale chodzi o to, żeby trwać przy Jezusie, patrzeć na Jezusa, słuchać Jezusa. To jest najważniejsze dzieło, które mamy do spełnienia. Zresztą sam Jezus powie do tych, którzy pytali, co mamy czynić, odpowie: chodzi o to, abyście uwierzyli w tego, którego posłał Ojciec. Naszym najważniejszym działaniem jest uwierzyć w moc Słowa. Pozwólmy, aby nasze codzienne słuchanie Słowa Bożego odnawiało w nas wiarę, czyli więź z Jezusem.